cieszę się bardzo, że jestem w tym kolejnym dniu edukacji finansowej tutaj na Giełdzie Papierów Wartościowych. Z wielką przyjemnością zawsze przyjeżdżam i uczestniczę w konferencjach, które mają na celu właśnie poszerzenie wiedzy z zakresu edukacji szeroko zmiany edukacji ekonomicznej, edukacji finansowej. Cieszę się, że Państwo nauczyciele są z nami tutaj na sali i pewnie gdzieś tam na łączach internetowych ze względu na tą hybrydową formułę, która pewnie umożliwia uczestniczenie większej liczbie osób. Proszę Państwa, tytuł mojego wystąpienia, jak już tutaj Pani zapowiedziała, dotyczy oczywiście tego, co się dzieje, o czym już była mowa trochę w tym pierwszym panelu. Pani minister, pan dyrektor Bartosz Majewski tutaj o tym wspominali, inne osoby, a więc właśnie o tych zmianach w edukacji w zakresie przedsiębiorczości. Zmierzamy w kierunku, jak już słyszeliśmy, nowego przedmiotu biznesu i zarządzania i o tym dzisiaj będę chciał przede wszystkim mówić. Ale zanim, proszę Państwa, będziemy mówili o tych zmianach, chciałbym, żebyśmy sobie uświadomili pewne fundamenty, pewne przesłanki i właśnie fundamenty dyskusji o zmianach w edukacji w zakresie przedsiębiorczości. Że po pierwsze przedsiębiorczość jest jedną z 8 kompetencji kluczowych w europejskim systemie edukacji, także w polskim, obok umiejętności takich jak posługiwanie się językiem ojczystym, językami obcymi, czy kompetencji matematycznych bądź informatycznych, co do których nikt nie ma wątpliwości, że są ważne i powinniśmy je rozwijać w szkole. Po drugie, że przedsiębiorczość to nie tylko zakładanie firmy. To jeden z ważnych, ale nie jedynych przejawów przedsiębiorczości. I tu musimy sobie też to uświadomić, że w związku z tym przed tą przedsiębiorczością w szkole, przed edukacją ekonomiczną są trochę szersze cele niż tylko przygotowanie do działalności biznesowej. Takie rozumienie tej przedsiębiorczości na potrzeby edukacji jest powszechne, tak? Ja już gdzieś tutaj w tych pierwszych swoich definicjach 2004 roku czy 2005 zwracałem uwagę, że to przede wszystkim zespół cech osobowości, które pozwalają na aktywne uczestnictwo w życiu społeczno-gospodarczym, przygotowując do dorosłego życia, a także do dalszej edukacji jako elementu kształtowania kariery zawodowej. Więc niezależnie od tego, jak będą się nazywać przedmioty w szkole, to kształtowanie tych postaw przedsiębiorczych, czy właśnie szerzej nawet kompetencji przedsiębiorczych, na które składają się wiedza, umiejętności, szczególnie umiejętności wykorzystania tej wiedzy w praktyce i właśnie pewne postawy, jest niezmiernie ważnym celem edukacji formalnej na wszystkich poziomach, a także edukacji pozaformalnej i nieformalnej, o czym też coraz więcej się dyskutuje. Ostatnio byłem na konferencji dużej w Kolonii edukacji nieformalnej i tam właśnie dyskutowaliśmy wśród referentów z wielu krajów, także gdzieś z Japonii dalekiej, Stanów Zjednoczonych, właśnie o tym, jak rozwijać między innymi te kompetencje przedsiębiorcze w ramach właśnie edukacji nieformalnej. Oczywiście jak popatrzymy tutaj na tą deskrypcję kompetencji kluczowych i na to takie zalecenie, które mamy europejskie, zalecenie Rady Unii Europejskiej, to widzimy pewne zmiany, ale one w zasadzie nie dotyczą kompetencji w zakresie przedsiębiorczości. Już nie nazywać to inicjatywność i przedsiębiorczość, tylko kompetencje w zakresie przedsiębiorczości. Jak widzą Państwo, zaszły pewne zmiany w tym układzie, ale one właśnie nie dotyczą przedsiębiorczości, niezmiennie jest jedną z tych 8 najważniejszych kompetencji w systemie edukacji. Została ona zdefiniowana jako zdolność wykorzystywania szans i pomysłów oraz przekształcania ich w wartość dla innych osób. Opiera się na kreatywności, krytycznym myśleniu i rozwiązywaniu problemów, podejmowaniu inicjatywy, wytrwałości oraz na zdolności do wspólnego działania, służącego planowaniu projektów mających wartość kulturalną, społeczną lub finansową i zarządzaniu nimi. Jak Państwo widzą, w tej definicji aż w zasadzie nie ma nawet mowy o biznesie. Tak, jest tutaj, czy o prowadzeniu własnej firmy. Jest mowa o różnych projektach, mających różną wartość. Także oczywiście takich finansowych, biznesowych, ale nie tylko, bo i kulturalnych i społecznych. Generalnie jakbyśmy przyjrzeli się temu, ta nowa wersja opisu kompetencji nie zmienia istotnie deskrypcji przedsiębiorczości z 2006 roku, czyli tej wcześniejszej. Ja to opisałem szerzej w jednym z rozdziałów tej książki, tutaj kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych, tam też szereg innych artykułów, jeśli Państwo będą chcieli, mogą sięgnąć. Jest to wydane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji z inicjatywy Warszawskiego Instytutu Bankowości.
wiadomości tutaj jest dostępna za darmo w formie elektronicznej. Generalnie możemy jednak powiedzieć, że i w tej obecnie obowiązującej podstawie programowej, ale też we wcześniejszych, podejście do kształcenia oparte było na podobnym, szerokim rozumieniu przedsiębiorczości. I tutaj te definicje były bardzo różne. Ja zawsze podkreślałem, że to pewien zespół cech osobowych, takie jak aktywność, wytrwałość, zapał do pracy, inicjatywa, kreatywność, zdolność do koncentracji na sprawach najważniejszych, bo tu kwestia priorytetyzacji też jest bardzo ważna, żebyśmy umieli właśnie ustawić te zadania, które są najważniejsze, a te, które są mniej ważne. Pewność siebie, optymizm, wiara we własne siły, samodyscyplina, uczciwość, skłonność do wyważonego ryzyka, brania odpowiedzialności za siebie i innych, a także posiadana intuicja czy umiejętności w zakresie na przykład komunikacji interpersonalnej, negocjacji, rozwiązywania konfliktów, kierowania sobą innymi, podejmowania decyzji, oszacowania potrzebnych nakładów danego przedsięwzięcia. I pewnie tą listę moglibyśmy poszerzać oczywiście i ktoś może powiedzieć, och, przecież nie ma szans, żeby w toku edukacji szkolnej w zakresie jednego przedmiotu ukształtować człowieka o takich cechach osobowych. Jasne, to jest kształtowanie ich przez całe życie, to jest przecież zadanie nie tylko dla szkoły i nie tylko dla szkoły średniej, ale też dla wcześniejszych etapów edukacji i nauczycieli, ale też przede wszystkim dla rodziców, czy nawet dziadków albo starszego rodzeństwa. Ale generalnie chodzi o to, żebyśmy sobie uświadomili, że cechy te pozwalają nie tylko dobrze prowadzić przedsiębiorstwo, czyli być dobrym przedsiębiorcą, z czym to pojęcie jest często utożsamiane. W naukach ekonomicznych często posługujemy się na przykład wskaźnikami przedsiębiorczości, czyli liczbą firm, czy nowo powstałych firm na 1000 czy 10 tysięcy mieszkańców. Różne są tutaj wskaźniki, ale generalnie opierają się właśnie na tej liczbie firm, ale także na aktywne uczestniczenie w życiu społeczno-gospodarczym, także szczęśliwym życiu rodzinnym, co daje dużo satysfakcji i zadowolenia niezależnie od charakteru wykonywanej pracy i zajmowanego stanowiska. Dlatego taki człowiek przedsiębiorczy nie boi się trudności, podejmowania nowych, nieznanych zadań, nie załamuje się niepowodzeniami, jest chętny do zdobywania wiedzy i nowych umiejętności, potrafi cieszyć się z sukcesów, jest otwarty na otoczenie, ma zdolność do empatii, potrafi dobrze ułożyć sobie stosunki z innymi ludźmi, nie tylko w pracy, ale także w domu czy w szkole nawet, oznacza się asertywnością i postępuje zgodnie z wartościami etycznymi. Ten wątek etyczny przewija się także w tej europejskiej deskrypcji przedsiębiorczości, jest on tutaj dosyć istotny. Jednym zdaniem, być przedsiębiorczym to znaczy po prostu wiedzieć, jak żyć we współczesnym świecie. A więc o takiej edukacji w zakresie przedsiębiorczości mówimy. Jak ona jest ważna, to nam uświadamiają właśnie te cechy. Ja czasem robię taki żart z uczniami, ostatnio mi to zapadło w pamięć, bo mówiłem, jak chcesz się z kimś wiązać na całe życie, jak się zakochałaś, zakochałeś, to najpierw sprawdź, kto jest przedsiębiorczy. No to oczywiście się buntują, co pan sobie wyobraża, że ja test przedsiębiorczości dam, zanim powiem kocham i tak dalej. Ja mówię, nie, ale wyobraź sobie, że obracamy tą definicję, że chcesz spędzić z kimś całe życie, kto boi się trudności, kto boi się nowych zadań, kto załamuje się niepowodzeniami, kto nie jest chętny do zdobywania nowej wiedzy i nowych umiejętności, kto jest pesymistą, nie potrafi cieszyć się sukcesów, kto jest zamknięty na otoczenie, kto nie ma empatii, kto nie umie sobie ułożyć stosunków z innymi ludźmi, kto nie jest asertywny i kto nie postępuje etycznie, tylko nieuczciwie. Chcesz z takim kimś prowadzić biznesy albo spędzić całe życie? A no właśnie. Więc wtedy sobie łatwo uświadamiamy, jak ta przedsiębiorczość jest ważna. Przedsiębiorczość ma więc w tym ujęciu taki wymiar osobisty i to bym chciał bardzo tutaj podkreślić. Zatem, jak profesor Bieniok powiedział, możemy ją traktować jako indywidualną zaradność, rzutkość, operatywność, stanowiącą pierwotny i bezwzględny warunek każdej innej działalności, nie tylko biznesowej, zwieńczonej sukcesem. I dlatego przedsiębiorczość osobista w tym ujęciu jest pewnym zbiorem takich pozytywnych cech charakteru człowieka, które stanowi fundament każdej działalności ludzkiej, nie tylko gospodarczej, jest więc zaradnością życiową. To może takie trochę staroświeckie słowo, ale ono chyba właśnie to dobrze oddaje. Czasem mówimy, że ktoś jest właśnie zaradny, a więc przedsiębiorczy. Zaradność osobista ma również, a może przede wszystkim w tym miejscu by trzeba powiedzieć, wymiar finansowy, bo w końcu mówimy o edukacji finansowej dzisiaj dużo. No i proszę Państwa, jakie nas tutaj czekają zmiany? No generalnie mamy ważny rok, bo mamy rok jubileuszowy, 20 lat przedmiotu podstaw przedsiębiorczości w szkołach średnich. Może jakoś nie celebrujemy tego wydarzenia, no ale jednak w ramach reformy, kiedy wprowadzaliśmy gimnazja, no wprowadziliśmy ten przedmiot i on się zaczął właśnie w roku 2002-2003, oczywiście o tej reformie z 1999 roku, w wymiarze 2 godziny tygodniowo. No i trzeba powiedzieć tak
podsumowując na szybko te 20 lat, że zrobiono w ostatnich 20 latach pewne kroki milowe. Po pierwsze, wprowadzono treści do gimnazjum, głównie wiedzy o społeczeństwie. W 2008 roku bardzo mocno, w 2012 troszeczkę zmodyfikowano. No, nastąpiła likwidacja gimnazjum, ale te treści pozostały dalej wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej. Wprowadzono ekonomię w praktyce jako taki fakultatywny przedmiot. Ten eksperyment trochę nie udał. Bardzo mało szkół i uczniów wybierało ten przedmiot. Pomijam, że tutaj nie zawsze dyrektorzy zachęcali do wybierania, tak? Patrząc na trudności pewne organizacyjne i inne, bo nasze badania też wskazują, że czasem tego realnego wyboru nie było, tak? A tylko formalny. No ale został wycofany w wyniku reformy w 2018 roku, chociaż uważałem, że taki element rozszerzający by się wtedy przydał, no ale nie było na to zgody. Zmodyfikowano, jak wskazują nasze badania, które prowadzimy od lat i doświadczenia, także nauczycieli, z którymi rozmawiamy, korzystnie podstawę programową. Cokolwiek by nie powiedzieć, to niektórzy nawet z rozrzewnieniem patrzą na tą podstawę 2002 roku i mówią: o rety, jak to mogło takie być, prawda? I widzą, że jednak te zmiany powodowały, że była coraz lepsza. No, wprowadzając także przedsiębiorczość do szkoły podstawowej. No, do tej pory były nieudane próby prowadzenia zakresu rozszerzonego i matury, ale trzeba też podkreślić, i to jest chyba duże osiągnięcie tych 20 lat, te wiele projektów edukacyjnych, w tym finansowanych właśnie przez instytucje sektora finansowego, tak jak chociażby Fundacja GPW, która nas tutaj go, ale też szereg innych fundacji, które się tutaj dzisiaj przedstawiają, i myślę, że trzeba to podkreślić, środowiska bankowe, tutaj bardzo dużo tych inicjatyw i myślę, że trzeba się cieszyć, że to jest właśnie to takie realne, praktyczne wsparcie dla nauczycieli przedsiębiorczości. No i proszę Państwa, co się tutaj zmieniło? Jak widać, takich zasadniczych zmian po tych grupach treści, no to w zasadzie nie widać. Jeśli popatrzymy na tą starą podstawę, 2002 rok, nie było wydzielonych działów. Trochę trudniej porównać, ale tam były treści dotyczące podstawy przedsiębiorczej, pracy zespołowej, motywu aktywności zawodowej, funkcjonowania gospodarki rynkowej, czyli bardzo podobne jak te w 2008 roku, lekko zmodyfikowane w 2012. No i mamy podstawę w 2018 roku, gdzie mamy tylko cztery działy: gospodarka rynkowa, rynek finansowy, rynek pracy i przedsiębiorstwo, ale ta gospodarka rynkowa zawiera treści związane z rolą przedsiębiorczości czy człowieka przedsiębiorczego w gospodarce i ochrony konsumentów. No i proszę zobaczyć, ta podstawa teraz zgodnie z projektem, który Państwo mogą już zobaczyć i nawet zgłaszać do niego uwagi, zawiera generalnie sześć działów i w zakresie podstawowym i pięć w zakresie rozszerzonym. Zaczynamy od osoby przedsiębiorczej w współczesnym świecie. Z mocy ona wyakcentowana, a nie jako część gospodarki rynkowej. No i mamy osobny dział i to można mówić o pewnej nowości, może nie takiej zupełnej, ale jednak, czyli zarządzanie projektami. Oprócz tego gospodarka rynkowa, finanse. W zakresie podstawowym nacisk na finanse osobiste, a na rynek finansowy w zakresie rozszerzonym, rynek pracy i przedsiębiorstwo. Czyli można powiedzieć, że tutaj wiele z tych treści zostało. Niemniej jednak, proszę Państwa, jak tak się przyglądniemy szczegółowo zapisom podstawy programowej, to chociaż no, po działach wydaje się, że te zmiany nie były takie istotne, to jednak, choć nie zmieniono głównych założeń realizacji przedmiotu, choć liczba godzin pozostała ta sama, dwie godziny, i teraz też pozostanie w ramach zakresu podstawowego, a tak jak widzieli Państwo, no, zmiana tych nazw działów nie jest jakaś znacząca, to jednak analizując szczegółowe zapisy, ta przebudowa podstawy programowej w 2018 roku była jednak znacząca. Myśmy zrobili taką dokładną analizę z koleżanką, i tutaj nie czas i miejsce, bo to jest sporo tego, ale mogą Państwo sięgnąć do artykułu, w którym na ten temat piszemy, jak się właśnie zmieniły te zapisy. I proszę zobaczyć tutaj według takiej metodologii, którą kiedyś opracowaliśmy w takim międzynarodowym zespole, no, możemy powiedzieć w podziale na takie cztery kompetencje, że te kompetencje związane z wiedzą ekonomiczną, które dominowały w tej starej podstawie w 2012 roku, no, miały 64%, czyli prawie 2/3, teraz mają 46%. Proszę zobaczyć wzrost kompetencji biznesowych, dosyć duży, i tych kompetencji osobistych związanych z myśleniem przedsiębiorczym, do 14%. Trochę zmniejszyła się w zakresie kompetencji społecznych, ale to był wynik celowej umowy z zespołem, który wtedy opracowywał wiedzę o społeczeństwie, że tam właśnie one będą kształtowane. No niestety ostatnia reforma w zeszłym roku trochę nam to zburzyła, bo to jednak było głównie w zakresie podstawowym w WOS-ie, który teraz jest hitem, no ale niemniej jednak tak to było planowane. No stąd też nie ma co ukrywać, że ten dział
osoba przedsiębiorcza, który współcześnie się pojawił, ma trochę zniwelować te deficyty, które wynikają z reformy wiedzy o społeczeństwie. Kiedy popatrzymy, proszę Państwa, też na różne kategorie wymagań szczegółowych, proszę zobaczyć te związane z wiedzą, umiejętnościami i postawami. O tym zresztą pani minister Orłowska dzisiaj wspomniała na pierwszej sesji. No, mieliśmy dominację ewidentnie tych wymagań związanych z wiedzą 66%, ale już w tej podstawie 2018 roku mamy dominację tych kategorii, tych efektów kształcenia, jak to mówimy nowocześnie, a tam to się nazywa oczywiście te treści nauczania i cele kształcenia, mamy w zakresie właśnie umiejętności teraz prawie 2/3, 60%, a wiedzy 31%. Zwiększono też udział tych wymagań, które dotyczą właśnie postaw do 9%. No, proszę Państwa, trzeba jeszcze też powiedzieć, podsumowując te 20 lat, że przygotowano również tysiące nauczycieli przedsiębiorczości, głównie na studiach kwalifikacyjnych z przedsiębiorczości, dwuprzedmiotowych studiach nauczycielskich. No, myśmy przez lata prowadzili chociażby geografię z przedsiębiorczością, ale co się okazuje, że bardzo dużo nauczycieli, różne są badania, nasze wskazują, że 1/4 według tutaj raportu ministerialnego teraz się pojawiło ponad 30%, to są nauczyciele przedmiotów ekonomicznych i nauczyciele, którzy kończyli studia ekonomiczne. W związku z tym myślę, że są dobrze przygotowani do poprowadzenia i teraz przedsiębiorczości i tego nowego przedmiotu i tych wyzwania, które przed nimi stoją, myślę, że nie są dla nich aż tak przerażające. Też myślę, że niepotrzebnie funkcjonują takie obiegowe opinie o słabym przygotowaniu nauczycieli przedsiębiorczości, tak, albo braku doświadczenia biznesowego. No nie każdy musi mieć. No. Ja oczywiście jestem akurat osobą, która to doświadczenie biznesowe ma, ale przecież to nie jest tak, że trzeba wszystkiego doświadczyć, żeby móc uczyć. Tak jakby psycholog musiał doświadczyć wszystkich problemów swoich pacjentów, tak, żeby im pomóc. No, jest to rzeczywiście założenie absurdalne, prawda? I tak samo w sytuacji nauczycieli, nie do spełnienia. Więc myślę, że to są krzywdzące, nasze badania wskazują jednak, że jest dobre przygotowanie nauczycieli, aczkolwiek zakres rozszerzony obecnie będzie dla nich pewnym wyzwaniem. No bo proszę Państwa, mamy oczywiście obecnie obowiązującą nową podstawę programową. Trzeba powiedzieć, że dopiero co ją wdrożyliśmy. To znaczy lata 2021, 2022, te lata szkolne, to były tak naprawdę pierwszy rocznik, w którym właśnie uczniowie liceum i technikum przeszli pełny cykl podstaw przedsiębiorczości. Notabene moja starsza córka właśnie była tym rocznikiem eksperymentalnym, gdzie zlikwidowano ich gimnazjum, więc miała wydłużoną szkołę podstawową i tutaj właśnie to zrealizowała. Zakończyli to w czerwcu. No, bez diagnozy jakiejś, bez jakichś badań nad efektami wdrożenia. My się takich badań przygotowywali, ale uznaliśmy, że to dopiero właśnie możemy robić od tego roku, czy od przyszłego nawet, żeby właśnie przeszedł ten pełny cykl i uczniów szkoły branżowej, i właśnie liceum i technikum. No ale już zaczęto pracę nad rozszerzeniem przedmiotu, które umożliwiają wprowadzenie go na maturę, no i zmianą jego nazwy oraz no, treści i celów kształcenia w zakresie podstawowym, no, w tym konsultacje projektu, które właśnie trwają. No, dałem tutaj znak zapytania przy tych treściach i celach, no bo właśnie z tych doniesień medialnych można by różne rzeczy wnioskować, ale jak Państwo widzieli, no, skoro w zasadzie cztery działy są podobne, no to pewnie jakiejś wielkiej rewolucji nie ma. I rzeczywiście w zakresie podstawowym nie taki był cel, tak? Dlatego, że no, ta podstawa z 2018 roku już znacznie nam zmieniała pewne nastawienie i właśnie tych celów związanych z umiejętnościami, jak Państwo widzieli, jest coraz więcej. Zresztą ten postulat zakresu rozszerzonego i matury z podstaw przedsiębiorczości nie jest nowy. W 2005-2006 roku podjęliśmy takie działania zupełnie pro publico bono pod auspicjami Komisji Nadzoru Finansowego w zespole ekspertów właśnie wtedy dwóch uczelni, Uniwersytetu Pedagogicznego i Ekonomicznego w Krakowie, żeby właśnie opracować taką podstawę. Ona się pojawiła wtedy, była to propozycja dla ministerstwa. Zbieraliśmy podpisy, w sumie kilkaset podpisów, wtedy z 3-4 tysięcy nauczycieli przedsiębiorczości. To pozbieraliśmy co najmniej 1/4, a różne podmioty zbierały. Był też list rektorów wszystkich publicznych szkół ekonomicznych, które popierały właśnie wprowadzenie matury z podstaw przedsiębiorczości, przede wszystkim zakresu rozszerzonego, bo to nawet nie tyle tak bardzo chodziło o maturę, co właśnie o ten zakres rozszerzony. Ten projekt jako inicjatywa oddolna nie został wdrożony. Mogą Państwo to przeczytać o tym w czasopisie Przedsiębiorczość Edukacja, bardzo łatwo znaleźć ten tekst, ale do niego też możemy sięgać. No nie udało
zmieniało się przez lata, chociaż uważaliśmy w środowisku skupionym wokół edukacji jakiejś przedsiębiorczości, że jest więcej pozytywów wprowadzenia tego przedmiotu na maturę niż tych no, pewnych negatywnych aspektów, o których też trzeba mówić. Skoro inicjatywa oddolna się nie udała, no to teraz mamy inicjatywę odgórną, prawda? Czyli zapowiedź prowadzenia biznesu i zarządzania. Mogą Państwo znaleźć ten raport na stronach ministerialnych. Jak Państwo widzą, był taki dosyć szeroki proces konsultacji, ja w nim nie uczestniczyłem, w związku z tym nie znam tutaj od podszewki, widzę tylko ten raport. No niemniej jednak, jak widać, ponad 2100 nauczycieli badanych, prawie 1200 uczniów, ponad 100 spotkań. I co tutaj jest ciekawego, oczywiście nie jestem w stanie streścić tego raportu, zresztą no nie będąc jego autorem, trochę mi trudno tutaj dokładnie odpowiedzieć na wszystkie wątpliwości ewentualne, które tam mogłyby się zrodzić, czy jakieś pytania. Ale proszę zobaczyć, no tutaj właśnie wynika z tego, że te przedmioty związane z ekonomią finansami uczy 30% osób. Do tego trzeba dodać 9, które uczy tylko przedsiębiorczości. No mamy ten temat prowadzenia działalności gospodarczej, no to oczywiście 72% nauczycieli zadeklarowało, że nie prowadzi działalność, ale z kolei 1/4, co pewnie będzie zbliżoną liczbą do, myślę, maksymalnej liczby uczniów, która wybierze ten przedmiot na poziomie rozszerzonym, bo trudno oczekiwać, żeby wskaźnik był większy niż 25-30% zainteresowania maturą. No jeśli będzie 100%, to oczywiście będzie wyśmienicie, ale no to jest, jak wiemy, praktycznie niemożliwe. Pytano też uczniów. Pytano o obszary treści kształcenia. Nie wiem, czy oni do końca rozumieli, o co się ich pyta, bo jeśli jest kwestia Forexu, no kryptowalut to może, ale NFT i tak dalej, to myślę, że tutaj mógłby być problem, bo mieliśmy wyniki badań edukacji finansowej, tak i w ogóle co wie społeczeństwo, a co dopiero właśnie uczniowie. Niemniej jednak, jak Państwo widzą, 64% prowadzenie własnej firmy, 55% finanse osobiste, kompetencje miękkie i to inwestowanie, tak? To są te największe treści, ale przede wszystkim no właśnie te sprawy związane z biznesem, to są te obszary, które uczniowie chcieliby się uczyć najbardziej. No i ponieważ no badania miały też ewentualnie wykazać słuszność pomysłu matury projektowej, no to było pytanie z tego zakresu. 43%, jak Państwo widzą, stwierdziło, że chciałoby robić taki projekt grupowy. No nie wie, 27, tak. No jak Państwo widzą, no w sumie przeważa trochę ta opinia, że dobrze było taki projekt zespołowy robić, aczkolwiek jak widać tutaj takiego hura optymizmu nie ma, no bo też oczywiście pewnie uczniowie sobie nie zdają jeszcze sprawy, z czym to się wiąże. Przy pytaniu o metody dydaktyczne, tu trochę były też w tych odpowiedziach chyba środki dydaktyczne, a nie do końca metody, no ale generalnie dotyczyło metod, to widzimy też współpracy, wizytę w firmach, praca w grupach, tak, ćwiczenia negocjacyjne, czy omawianie bieżących kazusów, czy jak rozumiem jakichś takich biznesowych case study. Co z tego raportu wynika? No przede wszystkim raport silnie akcentuje, że brakuje nauczania kompetencji projektowych w zakresie zarządzania projektami, uczestnictwa w realizacji projektów, że jest niski status przedmiotu, to znaczy zdiagnozowano, że brak możliwości zdawania matury jest jedną z przyczyn niskiej renomy przedmiotu, chociaż z drugiej strony no, oczekiwanie, że jak będzie na maturze, to od razu będzie wspaniale, bo się podniesie prestiż i będzie się tam rewelacyjnie prowadzić te zajęcia, no też chyba są przesadzone, o tym jeszcze za chwilę powiem dwa słowa. Zbyt szeroka i ogólna podstawa programowa. Jak na zakres podstawowy, to oczywiście, proszę Państwa, my wiemy, że jest ciągle problem z tą liczbą godzin i rzeczywiście my sobie zdawaliśmy sprawę, że ta podstawa z 2018 roku jest, nie chcę powiedzieć, że przeładowana, ale no jest wyzwaniem, w niektórych szkołach szczególnie, dla nauczycieli. Niemniej jednak, proszę Państwa, no i tak staliśmy przed dylematem, jakie postulaty odrzucić, włączenia czegoś do podstawy programowej. Proszę Państwa, bo tak to jest, że w ramach konsultacji publicznych generalnie wszyscy proponują, co dołożyć do tej podstawy. I my się powinni rozszerzyć dwa razy tyle. I teraz pewnie będzie tak samo. Rzadko ktoś mówi, nie, to jest niepotrzebne, możecie to wyjąć i zaoszczędzić ten czas. Albo mówi, włóżcie to, a z tego możecie zrezygnować. To by było idealnie, prawda? Ale niestety z reguły każdy chce wrzucić, a potem no, narzekają wszyscy, o rety, ale czemu tak dużo? No i to jest ten problem. Nieadekwatne przygotowanie nauczycieli, w tym stosowanie, jak to określono, transmisyjnych metod dydaktycznych.
Trochę te badania się kłócą z naszymi badaniami o tym nie najgorszym, a nawet dobrym przygotowaniu nauczycieli. I tutaj no, trzeba mieć tą świadomość, o tym muszę też powiedzieć, bo tutaj jeszcze w Katedrze Przedsiębiorczości Uniwersytetu Pedagogicznego prowadziliśmy przez szereg lat badania na Uniwersytecie Ekonomicznym. Teraz też prowadzimy takie badania. W związku z tym ten obraz jest bardzo zróżnicowany, ale raczej pozytywny, jak powiedziałem wcześniej. Niedopasowanie materiałów edukacyjnych do tych nowych wyzwań, niewystarczająca liczba godzin oczywiście i mała też otwartość szkół na współpracę z praktykami przedsiębiorczości. I tutaj no, tym krytykantom, którzy mówią, że to jakby szkoły nie chcą, nauczyciele nie chcą, to jednak zwracam uwagę na pewne trudności i też no, trochę niechęć środowiska biznesowego, jeśli nie mają w tym interesu. I to trzeba też powiedzieć jasno. Proszę Państwa, to się tak wydaje, zatrudnijmy praktyków, pójdźmy ich do szkół. Tylko jaki właściciel własnej firmy ma czas, szczególnie jeszcze teraz, tak, kiedy ma takie problemy, wiadomo, w związku z inflacją, wzrostem kosztów, przychodzić do szkoły. Tak? Przyjdzie może od czasu do czasu, ale musimy go o to prosić, a trudno, żeby prowadził, jak niektórzy by chcieli, część lekcji albo w ogóle porzucił firmę, tak, i przychodził na etat do szkoły. No, proszę Państwa, wiemy, że to jest praktycznie niemożliwe. Tak czasem robią właściciele małych, rodzinnych firm, rzemieślnicy, którzy przekazują pod warunkiem, że mają sukcesję rodzinną, tak, czyli że są w stanie przekazać firmę i być może gdzieś pod koniec, pod emerytury, tak, gdzieś tam na początku, czy pod koniec życia zawodowego zechcą uczyć w szkołach. I czasem w szkołach zawodowych się tak zdarza. To dotyczy z reguły rzemieślników, prawda, i tutaj chcą być tymi mistrzami zawodu i przekazać tą wiedzę, ale najczęściej dlatego, że mają syna czy córkę, którzy po prostu przejmują ten interes i mogą sobie na to pozwolić. Ja wiem sam, jak próbowałem ściągać i na uczelnię, i do szkół, tak, menedżerów wysokiego szczebla, właścicieli biznesu, jakie to jest trudne. No i wreszcie proponowane rozwiązanie. Proponowane rozwiązanie to właśnie biznes i zarządzanie. I tutaj w raporcie pojawiają się pewne rekomendacje, to znaczy, żeby po pierwsze wprowadzić BIS w zakresie podstawowym, w miejsce podstaw przedsiębiorczości, żeby to było 2 godziny w cyklu, tak jak podstaw przedsiębiorczości, no bo wydaje się, że nie ma przestrzeni do zwiększania liczby godzin, ale także w rozszerzonym wymiarze 8 godzin, tak jak inne przedmioty, te, które mają mało w podstawie. No bo czasem jest 6, na przykład geografia ma 4+6, ale łącznie 10, tak? No w tym wypadku jest 2, więc plus 8, więc to jest ten przedmiot, który miałby 8 godzin, czyli 10 godzin cyklu oraz umożliwienie zdawania go na maturze. Tak jak mówiłem, jest to postulat będący od lat przekazywany do ministrów edukacji, więc można powiedzieć, że tutaj no, ta diagnoza jakby zgodna jest z tą opinią szeroką środowiska. No i tutaj w raporcie też pojawiły się pewne postulowane zmiany podstawy programowej, żeby bardziej ją zbudować na kompetencjach, że powinny składać się na spójne podstawy definiowane jako podstawy przedsiębiorcze, że powinna być koncentracja na produktach, efektach pracy ucznia, to znaczy jakimś portfolio, raportach projektowych i tak dalej, żeby zredukować treści makroekonomiczne na poziomie podstawowym, żeby rozszerzyć nieco finanse osobiste i prawa konsumentów. No tutaj też się pojawia problematyka społecznej odpowiedzialności biznesu, inaczej CSR-u, ale ona jest już w obecnej podstawie programowej. No trudno sobie tutaj wyobrazić, żeby to jeszcze bardziej rozbudowywać. Tak mi się wydaje. Być może po prostu tutaj też uczniowie i nauczyciele nie dostrzegali do końca pewnych treści, bo tak jak się przegląda raport, no to mam wrażenie, że czasem nie do końca doczytali obecnie podstawę programową, ale to tak na marginesie. No, semestralny, roczny projekt zespołowy, tak? A więc przygotowanie do realizacji projektu po to, żeby nauczyć zarządzania projektami i przygotować do pracy zespołowej lepiej, głównie w zakresie komunikacji interpersonalnej, no i wykorzystanie tego studium przypadku, case study, tutaj się powołuje raport na przykład matury międzynarodowej IB z business management, bo jest jeszcze drugi wariant z economics, czyli z ekonomii, ale tutaj właśnie z zarządzania biznesem, gdzie właśnie to case study ma być taką inspiracją, gdzie rzeczywiście opracowuje się projekt, a później na maturze rozwiązuje się studia przypadku. Które skądinąd, to może moja obsesja, ale też powinny być studiami przykładowymi. Ja zwracam uwagę, że to tłumaczenie to na przypadek nie jest najszczęśliwsze, bo niektórym nauczycielom się wydaje, szczególnie na niższych poziomach edukacji, że po prostu możemy wziąć jakikolwiek przypadkowy problem z firmy i go rozwiązywać. Ja bym wolał, żeby to był dobrze dobrany przykład. Stąd dobranie tych case study uważam, że jest bardzo poważną rzeczą. I fajna inicjatywa, tutaj była o tym mowa, że przedsiębiorcy, żeby dawali te przypadki, żeby je tworzyli, tylko ktoś to musi, przepraszam, obrobić pod względem dydaktycznym. I to jest bardzo ważne. I żeby wiedzieć, czego ten przypadek ma dotyczyć. Myśmy robili taki projekt
dla szkół wyższych i Free Cases, gdzieśmy właśnie robili całą obudowę do studiów w przypadku i wybieraliśmy właśnie takie, które realizują nam pewne cele z zakresu edukacji ekonomicznej. Akurat na poziomie wyższym, no, ale trzeba by to powtórzyć na poziomie szkół średnich. Oczywiście matura z BIS będzie oznaczać, no, po pierwsze dobrowolność, wiadomo, to będzie przedmiot do wyboru. Będzie się składała z części teoretycznej, ale można powiedzieć ze zwykłego arkusza maturalnego i praktycznej, właśnie projektowej. I to ma być projekt przedsięwzięcia biznesowego lub społecznego. Stąd Państwo mają w podstawie programowej właśnie takie zapisy. Ciągle jest, to się przewija, projekt przedsięwzięcia biznesowego lub społecznego, albo że coś tam przygotowuje do projektu biznesowego lub społecznego. Właśnie z tego powodu chcieliśmy dopuścić, żeby była możliwość realizowania nie tylko projektów biznesowych. To jest oczywiście kontrowersyjne, no bo jest biznes i zarządzanie w końcu, ale jednak tutaj widzimy duży plus, no są takie projekty non-profit, które warto angażować uczniów i może one będą mogły być wdrożone, bo jednak projekty biznesowe, no przede wszystkim będą w fazie koncepcyjnej, no trudno oczekiwać wdrożenia, szczególnie jakiegoś biznesu, który wymaga jakichś poważnych źródeł finansowania, tak, a jeszcze jak mówimy o nieletnich uczniach, no to w ogóle pojawiają się kolejne problemy. Częściowo zespołowość, to będzie dotyczyć oczywiście tej części praktycznej, to oczywiście jest szereg wątpliwości, to nawet w tym raporcie się pojawiają, to znaczy jazda na gapę, że w pracy zespołowej ktoś tam będzie no nie robił nic albo prawie nic, a dostanie świetną ocenę, bo reszta świetnie pracowała. Problemy z ocenianiem, na ile wewnętrzne przez nauczyciela, na ile zewnętrzne, no bo trzeba przenieść tą ocenę po pierwsze zespołową na indywidualną i jak to zrobić, a po drugie przenieść ją na maturę. A tu jest wątpliwość, ponieważ no, do matury przystępują absolwenci szkół formalnie, a nie uczniowie. W związku z tym świadectwo maturalne jest podświadczeniem egzaminu zewnętrznego, a nie tego, co się robi w szkole, bo tego jest świadectwo ukończenia szkoły. Więc tutaj trzeba to rozwiązać. Nie ma co ukrywać, że te prace dopiero trwają, jak to ma wyglądać. Z tym, że tutaj no, formuła, żeby sobie to łatwo wyobrazić, to się proponuje też w raporcie, żeby spojrzeć na formułę egzaminów maturalnych, na przykład ustnych z języka polskiego czy języka obcego. I tutaj będzie to szło w kierunku możliwej obrony projektu na maturze, tego projektu, który stworzyli, więc jakiejś części ustnej, która będzie realizowana. Aczkolwiek są jeszcze inne pomysły, jakieś podobne do hackathonu na przykład, tak, ale myślę, że one tutaj nie zrealizują się, no bo trudno skoszarować uczniów na dzień czy dwa cały, tak, żeby robili ten projekt fizycznie w czasie dnia matury. Tym bardziej, że musimy mieć egzaminatorów zewnętrznych, czyli z innych szkół. A w tym czasie przecież oni są potrzebni w innych szkołach, bo tam też są matury. I tutaj może być taki problem chociażby logistyczny. Pozostałe rekomendacje z raportu to praktycy w szkole, żeby się pojawili. No, w jakim zakresie mogą pojawić? No to tak jak mówiłem, pewnie w ograniczonym jednak. Szkolenia i scenariusze dla nauczycieli, że to jest potrzebne i utworzenie platformy edukacyjnej dedykowanej BIS-owi i rzeczywiście to jest też wyzwanie i myślę, że bardzo, bardzo by się przydało. Jaki jest aktualny stan prac, zbliżając się już tutaj do końca? Już trochę o tym Państwo słyszeli w pierwszej sesji, no ale przede wszystkim, no tak, zapadła decyzja, że podstawa programowa wchodzi od września 2023 roku, tym samym pierwszy rocznik matury będzie w 2027, a więc po czterech latach. Czyli oczywiście starsze roczniki będą realizować podstawy przedsiębiorczości w liceum i technikum, to jest w drugiej i trzeciej klasie, zgodnie z obowiązującą podstawą programową. Opracowano już podstawę programową dla tego zakresu podstawowego rozszerzonego, rozpoczęto konsultacje publiczne, mają Państwo do nich dostęp tutaj na stronie rządowej, stronie Rządowego Centrum Legislacji, dosyć łatwo to można wyszukać. Jest strona poświęcona BIS-owi, generalnie gov.pl/BIS, tam Państwo mają wszelkie informacje, tam jeszcze jest linki do podstawy programowej i tak dalej. Jest też planowane nowe rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania. Teraz mamy w drugiej i trzeciej klasie. Wydaje się, że jest konieczność przesunięcia na trochę niższe poziomy, bo możemy sobie wyobrazić szkoły, które nie rekrutują od razu do klas biznesowych, ale szkoły, które generalnie będą po pierwszej klasie pozwalały na wybór rozszerzenia. I część szkół, szczególnie prywatnych i społecznych, taki model preferuje, więc no wtedy dobrze by było, żeby w pierwszej klasie były zrealizowane podstawy przedsiębiorczości. Ponieważ to oznacza kumulację godzin, ponieważ mamy starsze roczniki w drugiej, trzeciej, które muszą być podstawy przedsiębiorczości. No i biznes zarządzanie 2 godziny w pierwszej, rodziłoby to pewne kłopoty organizacyjne i zapotrzebowanie na dwukrotnie większą liczbę nauczycieli, mówiąc obrazowo. Więc tutaj będzie zapis i taka jest propozycja, 2 godziny w pierwszej lub drugiej klasie albo po 1 godzinie w pierwszej lub drugiej, a więc do wyboru. Czyli te 2 godziny będzie mógł dyrektor szkoły zdecydować. To jest taka nowość trochę, bo jak Państwo wiedzą, ramowe plany nauczania są dosyć
dosyć sztywne. Pani widzę, że ma pytanie już ad vocem, pewnie tak. Tak, robią normalnie podstawę przedsiębiorczości, oczywiście, tak. Tak jest. Będą robić biznes zarządzanie, tak. No nie, jeśli zdacie się w pierwszej klasie, to już od września, tak? Więc to jest kwestia decyzji dyrektora szkoły, te decyzje już będą. Tak, proszę Państwa, to jest zasada taka, która zawsze jest przy reformach, dlatego mieliśmy reformę 99 rok, wprowadzenie gimnazjum i ponadgimnazjalnych, ale dopiero jak 3 lata przeszły gimnazjum, to wtedy zaczęło ich obowiązywać podstawy przedsiębiorczości, są w 2002 roku. Podobnie podstawa była w 2018 zrobiona teraz, ale de facto ona weszła później, prawda? Bo czekaliśmy, mówiąc kolokwialnie, na ten rocznik. Trwa opracowywanie założeń oceny projektu maturalnego, więc proszę Państwa, jeszcze nie można przesądzać, jak to będzie. Obok tego standardowego arkusza maturalnego trwa tworzenie rad eksperckich, Rady Przedsiębiorców i Rady Uczelni. One będą tutaj poszerzane jako takich organów doradczych. Oczywiście planowane są szkolenia, studia doskonałe dla nauczycieli podstaw przedsiębiorczości. Tutaj oczywiście uwaga, ale to już zostało w tych zapowiedziach ministerstwa wyraźnie napisane i mają to Państwo nawet na stronie, która ogłasza projekt podstawy, że uprawnienia nauczycieli podstaw przedsiębiorczości będą uznane. Tak jak powiedziałem, te różnice nie są aż takie duże między zakresem podstawowym podstaw przedsiębiorczości, a biznesem i zarządzaniem, żeby uznać, że nie są w stanie ci nauczyciele prowadzić. No, wtedy musieliby skończyć studia kwalifikacyjne czy semestralne, co jak wiemy też z powodów czasowych jest po prostu do września 2023 niemożliwe. Ale wierzymy tutaj, że sobie poradzą i tak jak mówię, te nasze diagnozy, moje badania kompetencji nauczycieli wskazują, że nie jest to chyba duże ryzyko. Oczywiście zakładając, że to rozszerzenie będzie prowadził do doświadczony nauczyciel przedsiębiorczości, a nie jakaś świeża osoba, ta, która niedawno zdobyła uprawnienia. Ale oczywiście te szkolenia doskonałe są potrzebne, te różnego typu warsztaty czy studia i one będą w tym najbliższym semestrze, ponieważ przede wszystkim jest zupełnie nowy dział zarządzanie projektami. Jak Państwo wiedzą, jest sporo metodyk, my oczywiście tych metodyk nie chcemy w takim zakresie wprowadzać, bo jak ktoś weźmie jakiś podręcznik do PRINCE 2 na przykład, to może stwierdzić, że zwariowaliśmy wręcz, jeśli chcemy to realizować w szkole, ale proszę Państwa, chcemy nauczyć tego myślenia projektowego i fajnie, żeby tutaj nauczyciel te rzeczy poznał. Pojawiają się też nowe elementy, o których tutaj pan dyrektor Bartosz Majewski mówił, jak chociażby postawy wobec pieniędzy. Niektórzy zastanawiają, o co chodzi w tych postawach, ale tu już mamy dosyć rozwiniętą teorię, testy nawet postaw wobec pieniędzy, także tutaj są to takie ciekawe, nowe tematy. Myślę, że każdy nauczyciel, jak będzie miał tylko możliwość, będzie chciał, aby te kursy szkolenia były w miarę dostępne, bezpłatne albo finansowane przez szkołę. I proszę Państwa, jakie tu są bariery, problemy i wyzwania, bo tak trzeba to nazwać, we wprowadzaniu tych zmian. No myślę, że, bo tutaj już chcę mówić od siebie bardziej, bo tam, jak Państwo widzieli, bazowałem na wnioskach z raportu przed chwilą. Przede wszystkim, generalnie rzecz ujmując, myślę, że te zmiany należy ocenić pozytywnie. Wszystkie one prowadzą po prostu do wprowadzenia zakresu rozszerzonego z przedmiotu ekonomicznego, jakim jest biznes i zarządzanie, czyli rozszerzają tę edukację ekonomiczną i wprowadzają maturę. Więc myślę, że to jednak jest pozytyw. Natomiast oczywiście, czego tutaj brakuje? Brakuje trochę głębokiej diagnozy realizowanej dotychczasowej podstawy programowej. Ja uważam, że zmiany w edukacji powinny być troszeczkę wolniej i jednak powinniśmy najpierw przejść pewien cykl, zbadać, co jest dobrego, co jest złego, co osiągnęliśmy i po takich rzetelnych badaniach ewentualnie decydować o kolejnych zmianach. Tutaj jeszcze podjęliśmy decyzję o zmianach, ale jak Państwo widzą tutaj z deklaracji, które padły na pierwszej sesji, traktowane jest to trochę jako kontynuacja tych zmian z 2018 roku. Oczywiście ciągle są wątpliwości, czy matura nie powoduje utraty ducha przedmiotu, jak to w oczach uczniów. Ja jestem przekonany, że jednak jest więcej korzyści, ale nie ignoruję tych głosów nauczycieli, którzy mówią, że wtedy się musimy skupić na przygotowaniu do matury, więc kwestia zdobywania ocen, jak to niektórzy mówią, klepanie arkuszy maturalnych w czwartej klasie cały czas, bo przecież nie będzie wtedy czasu na kształtowanie takich realnych kompetencji w zakresie przedsiębiorczości. Myślę, że jest to możliwe. Myślę, że też może to jednak się przyczynić do podniesienia prestiżu i zaangażowania uczniów. I przede wszystkim, proszę Państwa, myślę, że to zawsze nas bolało. Szczególnie nie bolało, kiedy obserwowałem uczniów techników, którzy
świetnie sobie radzili na egzaminach z przedsiębiorczości. I słuchajcie, oni potem przegrywali w rekrutacji na uczelnie ekonomiczne. Chociaż wiedziałem, że są świetni, ale no, siłą rzeczy w technikach nie starcza im czasu, nawet fizycznego, na tak dobre przygotowanie do matury z przedmiotów typu matematyka, język obcy, czy nie wiem, geografia, czy jakiś inny, który musieli zdawać. A bez problemu zdaliby maturę z przedsiębiorczości na ocenę bardzo dobrą, czy na maksimum punktów, tak, bo mamy tutaj skalę procentową. No, są oczywiście zastrzeżenia do nowej nazwy przedmiotu i tego nie do tej z panią, żeśmy wymienili już trochę w kuluarach tak zdanie. Rzeczywiście no, wskazuje to, że bardziej nam zależy na biznesie, kiedy tak naprawdę ciągle mówimy o kształtowaniu tej kompetencji przedsiębiorczej w rozumieniu tym, o którym mówiłem na samym początku, czyli tej europejskiej definicji przedsiębiorczości i tego, cośmy od dawna uzgodnili. Więc rzeczywiście tutaj mamy pewien problem. No, pytanie, czy też jest biznes bez zarządzania, więc to i to niekoniecznie. Ale tutaj decyzja już zapadła. Niektórzy uważają, także muszę się zgodzić nawet z moim rektorem, tak, że to może nie jest kwestia z zakresu najważniejszych, tylko taka, co tam będzie w środku, prawda? I rzeczywiście trzeba się tutaj zgodzić. Chyba zbyt duże trochę tempo zmian i to nam generuje pewne problemy i wyzwania, które musimy sprostać w dużo krótszym okresie czasu. Krótki czas na przygotowanie przede wszystkim podręczników, tak, i innych środków pomocy dydaktycznych. No, mamy trudności też w opracowaniu arkusza oceny projektu maturalnego, tak, standardów oceniania. No, jak słyszeli państwo, jest zapowiedź, że tutaj 30% to będzie ocena z projektu. Jak ma być realizowany ten projekt? To jest w trakcie opracowywania i trudno tutaj cokolwiek przesądzać. Bo państwa, nie jest to oczywiście łatwe. Jak wiemy, no, jest to pewna rewolucja, tak, w myśleniu. I też są pewne zastrzeżenia metodyczne o charakterze takim dydaktycznym, tak, właśnie przenoszenia tych ocen z pracy zbiorowej na oceny indywidualne, które jeszcze decydują o wstępie na studia wyższe. No, jak szeroka uznawana przez uczelnie przy rekrutacji? Generalnie uczelnie ekonomiczne i wydziały ekonomiczne, które są na wielu uczelniach, czy z zakresu zarządzania, deklarują, że będą to honorować, ale oczywiście teraz nie będzie uchwał rekrutacyjnych, tak? Więc dyrektorzy są teraz w takiej sytuacji, że muszą decydować o powstawaniu klas, chociaż nie są pewni, co im da to rozszerzenie. Ale też zrozumcie państwo, uczelnie ekonomiczne, że robimy to generalnie na 2 lata do przodu. Trudno teraz na 2027 czy 2028 robić warunki rekrutacji, tak? Rzeczywistość może bardzo zmienić, mogą być inne kierunki. Poza tym, no, rektorzy mają jakieś kadencje i część z nich po prostu wychodzi z założenia, że nie może podejmować decyzji dla swojego następcy, tak? Który będzie za 2-3 lata, bo z reguły te wybory były 2 lata temu. Przygotowanie w najbliższych miesiącach oferty klas rozszerzonych. To myślę, że to jest to największe wyzwanie dla dyrektorów. Nie wiem, czy tutaj są państwo dyrektorzy na sali od września 23, no bo teraz się kształtuje ta oferta właśnie, tak? Bo przecież my ją przedstawiamy na wiosnę. Musimy dać te wszystkie przydziały czynności, kuratorium tam sprawdza, tak? Czyli mieć całą siatkę, jaki nauczyciel i co prowadzi, tak? No do tego musimy wiedzieć, czy mamy taką klasę, czy nie. Szczególnie jeśli chcemy zacząć od pierwszej klasy rozszerzenie. A praktyka wskazuje, że mamy 10 godzin do dyspozycji razem z podstawą i traktujemy to łącznie, prawda? W większości szkół jednak wybiera się na etapie rekrutacji profil klasy. Tak jest przede wszystkim w szkołach publicznych. Wydaje mi się, to jest oczywiście moja opinia, bo decyzje szkół wyższych o rekrutacji będą później. To jest, co warto uruchamiać, ale myślę, że takie połączenie klasy typu biznesowo-geograficzna jest dobre. Na kierunki ogólnoekonomiczne, zobaczcie państwo, większość uczelni ekonomicznych bierze pod uwagę geografię, tak? Czy wiedzę o społeczeństwo jako ten dodatkowy przedmiot obok matematyki czy języka obcego, na kierunki właśnie geograficzne, w zakresie gospodarki przestrzennej, turystyczne, one są bardzo ekonomiczne są te studia już teraz, no może poza akademiami wychowania fizycznego, ale we wszystkich innych ta turystyka, te aspekty ekonomiczne bardzo silnie. Biznesowo-matematyczne czy biznesowo-informatyczne, mamy kierunki jak ekonometria, jak matematyka stosowana, czy matematyka w biznesie nawet, tak, czy statystyka, informatyka, ekonometria, inżynieria produkcji. Tutaj myślę, że to połączenie biznesu i matematyki czy informatyki będzie bardzo dobre. No i wreszcie biznesowo-prawnicze. Jeśli chcemy kształcić przyszłych prawników, którzy będą specjalistami od prawa gospodarczego, to myślę, że też idealne takie połączenie. No wtedy pewnie z historią i WOS-em, tak, to by było rozszerzenie. No mamy oczywiście problem dostępności nauczycieli wobec kumulacji godzin prowadzenia zakresu rozszerzonego. De facto mamy podwójną liczbę godzin, gdyby chcieć prowadzić 2 godziny nowego przedmiotu w pierwszej klasie. To, co pani zadała to pytanie, bo przecież musimy mieć też nauczyciela, który poprowadzi
prowadzi w drugiej, trzeciej dla tych starych roczników. No i dlatego jest ta właśnie elastyczność założona, że dyrektor może zdecydować, niekoniecznie musi te 2 godziny w pierwszej klasie, może zacząć tylko od 1 godziny, no co z kolei nie jest za bardzo korzystne, bo wielu nauczycieli mówi, że woli mieć 2 godziny koło siebie, żeby no chociażby pracować tą właśnie bardziej aktywizującymi metodami kształcenia. No proszę Państwa, tego się nie da centralnie rozstrzygnąć i narzucić. I dobrze, że jest taka swoboda chyba. Ja myślę, że to powinna być po prostu rzetelna rozmowa dyrektora z jego zespołem kształcących tych przedmiotów ekonomicznych, tak, nauczycielami. Czasem to jest jeden, a czasem to jest kilku, ale po prostu jaki będzie model najlepszy. I też sytuacja. Czy mamy na rynku dostępnych dodatkowych nauczycieli, jak się zdecydujemy na 2 godziny, na przykład 1 rozszerzenia, czyli 3 godziny w pierwszej klasie, tak? To pytanie, czy my fizycznie mamy takich nauczycieli dostępnych. No, wreszcie przygotowanie nauczycieli, czyli te studia i kursy doskonalące, uczelnie ekonomiczne będą otwarte na to, już no, częściowo zaczynamy już oferować takie, jedna uczelnia już tutaj w Warszawie prowadzi SGH, takie studia próbuje no tak szybko przygotować do nowego podstawy. Oczywiście studia się rozpoczęły, jak jeszcze podstawa nie była znana, no ale generalnie jako uczelnie staramy się być elastyczni, tak? I oczywiście dostosowywać program. W ramach ogólnych przedmiotów zawsze można przecież kształtować sylabusy poszczególnych przedmiotów, więc no tutaj jesteśmy oczywiście otwarci jako środowisko akademickie, ale też są inne instytucje szkolące. Myślę, że tutaj szczególnie z zakresu rozszerzonego, bo to jest wyzwanie. Nie tyle w tym momencie, myślę, przygotowanie nowych nauczycieli, bo myślę, że jest nas wystarczająco jak na wrzesień 23. Tylko właśnie przygotowanie do prowadzenia zakresu rozszerzonego, to jest większy problem. Ale też, proszę Państwa, pierwsza klasa generalnie to będą treści, które są Państwu dosyć znane, może poza zarządzaniem projektami właśnie i stąd taki kładę akcent na to szkolenia z zakresu zarządzania projektami. Oczywiście przygotowanie nowych nauczycieli będzie potrzebne, bo z biegiem lat tych godzin będzie coraz więcej. Konieczne dofinansowanie ze szkół, organów prowadzących studiów i szkoleń, bo oczywiście nie można zostawić nauczycieli samych sobie, koszty są. My uczelnie też nie możemy wszystkiego robić za darmo. Czasem robimy jakieś krótkie formy, jakieś wykłady czy jakieś fundacje, które mają na to środki. No ale wiadomo, że nie ma nic za darmo. I to jest dość ważne. Państwo nauczyciele się powinni domagać tego finansowania, bo w końcu to jest statutowe zadanie samorządów, tak, jako organów prowadzących, czy innych organów prowadzących, właśnie wydawanie na pieniędzy na szkolenia dla nauczycieli. Te pieniądze są generalnie, więc trzeba się tylko dowiedzieć, jak z nich skorzystać. No ale też myślę, że będzie oferta bezpłatnych szkoleń organizowanych przez różnego typu instytucje, czy to ośrodki do szkolenia nauczycieli, czy fundacje, czy stowarzyszenia. Dzisiaj mam wystąpienie w jednym z ośrodków w Siedlcach online, co prawda, dzięki uprzejmości tutaj organizatorów będę mógł nawet stąd to poprowadzić i być z Państwem właśnie, także nawet próbuję godzić 2 spotkania. I proszę Państwa, myślę, że to jest ważne, żeby wiedzieć o tej ofercie i żeby chcieć z niej po prostu skorzystać. Proszę Państwa, to tyle. Przepraszam, że tak w telegraficznym skrócie, ale jak Państwo widzą, temat jest bardzo szeroki. Nie chciałem tylko przedstawiać tego, co na samym końcu, czyli co się będzie działo, tylko jednak no, pokazać to całe tło, że ciągle mówimy o kształtowaniu kompetencji w zakresie przedsiębiorczości. Bardzo szeroko rozumiany. Gdyby Państwo chcieli sięgnąć, to tutaj właśnie ten spis literatury, jak Państwo widzą, bardzo łatwo to wygooglować, tak, a więc i ten raport ze strony ministerstwa, oficjalny projekt podstawy programowej, te wszystkie prace, które gdzieś tam cytowałem, tak się pojawiały tylko nazwiska i no to oczywiście nie mogłem w całości podać, to też Państwo łatwo znajdą, jak Państwo widzą, wiele się napisałem na ten temat tutaj z koleżanką, czy z innymi współautorami, także bardzo proszę, żeby zaglądnąć, zapraszam też ewentualnie do kontaktu ze mną. Dziękuję uprzejmie za uwagę.